Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Panadowicz, to jest kolejny Live on Wall odcinek, to znaczy sam odcinek symulatora maszyna. Już się przejęzyczyłem. Tak to jest, jak się zawsze robi Live on Wall. Jest to kolejny odcinek symulatora maszyna. Jak widzisz, że wyszła najnowsza wersja tego symulatora 2104, postanowiłem nagrać. Więc dobrze, opowieści później. A my podniesiemy sobie tylny pantograf. Okej, pantograf się podniósł, a napięcia brak. Super. Nie podoba mi się to. Dobrze, podnieśmy jeszcze przedni. A jednak nie był potrzebny, wystarczyło dać chwilę. Wyłączymy wyłącznik szybki. O. Już teraz wszystko działa w porządku. Okej, skład się uruchomi. Dobrze. Więc przejdźmy do omówienia. Mamy tutaj skład składający się z dwóch wagonów łączonych pierwszej klasy z drugą. Mamy dwa wagony przedziałowe drugiej klasy i cztery wagony bezprzedziałowe również klasy drugiej. I pociąg gotowy do odjazdu również mamy. Więc będziemy ruszać pomału. Wyłączę sobie tylko radio. Na kanał trzeci. Wynozuję hamulec pomocniczy, otwamuję skład. Okej. Amulet sprężynowy. Nie mieli minuty opóźnienia, no ale dobrze, światła mamy zapalone. Okej. W takim razie lecimy. Nadajemy trochę mocy. I skład się rusza. Lokomotywę mamy kolei mazowieckich. No cóż, nie chciałem jechać znowu siódemką albo dziewiątką tym razem. Więc żeby było raźniej, jedziemy lokomotywą kolei mazowieckich. EU-47, jak się nie mylę, tak tu było napisane. Nie tak, EU-47. Bo nawet tu jest oznaczone. Jazda z maksymalną dozwoloną prędkością. Nadajemy sobie mocy. I jedziemy. Mam nadzieję, że sam symulator nie jest za głośno w sobie. W porównaniu co do mojego głosu. Dobrze, tu mamy 120, sobie ustawmy tempomat. O. Lecimy. Lecimy w Zielone Ale na Władowice. Mówiąc swoją drogą, symulator maszyna stał się coraz bardziej procesorożerny.
chciałbym zauważyć. No nie wiem, czemu wy macie nagrania tylko w 30 klatkach, a nie 60. A zapomniałem wam to z tego z Irsteina przedstawić. Dobrze, mój błąd. Nagranie będzie w 30. Na drugim odcinku postaram się to już naprawić. Na kolejnym odcinku, oczywiście z tej trasy, również będzie. A ta trasa zostanie podzielona na dwa, a może nawet na trzy odcinki. Bo no jest dosyć długa. Jak na jeden. Dzisiaj wyjątkowo bez kamerki. Oczywiście nie jest to najwątło, tylko sam zwykły odcinek. Bez sensu miło tą kamerkę załączyć. A w ogóle nam wyłącznie szybki siadł. Nie wiedzieć czemu. Powiedział, a co wysiądę i tyle. Dobrze, rozpędziliśmy się do prędkości szlakowej 140 km. Ładnie, płynnie to wygląda. Oprócz tego, że sama maszyna ma już prawie 100% wykorzystania karty graficznej, ma 1060 Ti. Nie powinno być najgorzej. Następny semafor ogranicza prędkość do 100 km na godzinę. Ja tu... Pomienię to cię. Dobra, następny semafor jest na 100. Trzeba zacząć odrobinę ostrzej hamować. No nie czekajcie, nie jest na stoi. Nie, do 60 on pokazał. No spokojnie. W takim razie możemy się odhamować. Nadać trochę mocy. Ale nie, jak w prawdziwym pociągu to jest dobry. Ciekawe, czy coś pozmieniali z tymi statycznymi kamerami, jest jakiś wydział z miejsca pasażera, czy coś? Nie ma czegoś takiego, jak widać z miejsca pasażera, no to szkoda. Trochę mi tego brakuje w maszynie, niestety. Dobrze, i wjeżdżamy w peron. Zahamujemy sobie jakże delikatnie. Mamy czasu, gdzie nam się nie śpieszy, nie? Jesteśmy planowo i punktualnie.
Idealne zatrzymanie, drzwi się otworzyły. Wszystkie, o dziwo. Pięknie to wygląda. Nie mamy nie wiadomo ilu wagonów, bo mamy tylko 8. Mamy 8 wagonów. Więc przy jeździe nie powinno być większych problemów. Drzwi się zamknęły. Więc my odhamujemy zupełnie składki. Nadamy mocy. Trochę ostre jak na Intercity. Miało to ruszenie. Mamy dozwolenie na jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością, czyli 120 na godzinę w naszym przypadku aktualnie. Więc taką prędkością będziemy się poruszać. Czubak. Jakieś lekkie wyboje. I idziemy dalej. Teraz usiądziemy sobie na miejsce pasażera. O, tak to wygląda. Nie no, ale wykonanie tekstury wagonu. Akurat nam się godzina zgadza. Trochę będziemy się ruszać na tym krześle, ale ładnie, ładnie. Nawet ludzie są animowani. Jak tam cały czas zielony mamy. Więc możemy się popatrzeć z perspektywy pasażera. No niestety nie idzie przeczytaj, że pod siedzeniem znajduje się ładowarka. A jest ona tu odwzorowana w tym pociągu? No zobaczymy. O, jest! Sam odwzorowany gniazdka, drodzy Państwo. No z czego można nie wymagać od maszyny? Składy są naprawdę szczegółowo oddane. Wagony. I sobie ciśniemy. Wiecie, czy jestem ciekaw, czy chociaż tu prędkość jest napisana.
nie jest taka, jaką my jestem, jaką my jedziemy, nie? Nie. To mi się zdziwił, jakby było. Nie, no ale to już... Mówię, szczegół nikomu niepotrzebny. Był. W sumie ważne, że jest i tyle. Że coś tam się pokazuje. Dobrze, czuwasz, w sumie kasujemy. O, widzę tutaj na wskazaniu, że jest sygnał na stój następny. Więc sobie zaczniemy hamować. Będziemy wyhamować przed semaforem. No nawet nie było widać, że pociąg się zatrzymywał. To było idealne, dobrze. Więc ruszamy z ograniczeniem do 100 km na godzinę. Ostatni pociąg delikatnie się... No, znaczy ostatni wagon delikatnie. Chyba ludzką zaczyna dawać mocy. No można by odczuć, że na pociąg zaczął przyspieszać z wystarczającą mocą. Znaczy normalnie by się tego tak nie odczuło. Prosto na jako jest to kamera zewnętrzna, którą po prostu wszedłem do wagonu. Dlatego są takie dziwne efekty. Nie będziemy dawać pełnej mocy, no po co? I tak będzie ograniczenie do stoi, tak? Dopiero gdy wyjedziemy. Ustawimy pełną moc, że to będzie do 160. Ostatni wagon wyjechał. Ustawiamy tempomat na 160 km na godzinę. I teraz możemy dać pełną moc.
Zatem pomad może wykorzystywać pełną moc lokomotywy, żeby się rozpędzić. Minęliśmy nowoczesna magistrala. W sumie metry czekałem na scenerię wrzosy, która nie miała być uwzględniona w tej nowej paczce. No niestety nie ma. Więc no nie powiem, że się trochę zawiodłem. Pod koniec, no ale... Cóż, nie ma to nie ma, no, nic się na to nie poradzi. My się zbliżamy do prędkości 160 km na godzinę. Ach, to już że ładnie wygląda z miejsca pasażera. Ta góra. Jest to prędkość maksymalna tego pociągu. Szybciej. Szybciej on nie pojedzie. Znaczy, no jakbym przycisnął, to by pojechał. No to jest nawet Vomar 140, a on ma 160 na tempomacie. Więc uznajmy, że to jest jego maksymalna prędkość. Tak to wygląda, jeśli chodzi o cały skład z zewnątrz. Pewnie mnie nie słychać, jak tak pokazuję. Obstawiałbym. No jest to dosyć głośne. Zresztą sam słyszę to w swoich uszach, że strasznie ten dźwięk mocno mnie uderza. No bo to stuwa miała być, nie? Jest to pięknie, naprawdę te dźwięki, nawet te wagonów są pięknie odwzorowane. Szczerze powiedziawszy. Dobrze, teraz zahamowanie zrobimy sobie z tego pasażera.
No to nie było idealne hamowanie. No niestety jednak pokazywanie czegoś z innego widoku niż lokomotywy jednak czasami jest ciężkie. Jeśli chodzi o precyzję w hamowaniu. Ale resztę trasy już zobaczycie w kolejnym odcinku, więc na razie. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.